Choć dwa ronda na ulicy Szybowników są przejezdne, wciąż nie ma kluczowego połączenia dla Zatorza i Święciechowy z centrum miasta, ronda łączącego wiadukt imienia Grota Roweckiego z ulicami Wolińską i Szybowników. Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych i Dzienny Dom Opieki Medycznej zapraszają na dni otwarte. Najbliższe odbędą się w sobotę 19 lutego. Choć zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 przybywa, sytuacja w leszczyńskim szpitalu jest stabilna. Jak zapewnia dyrektor, wciąż są dostępne wolne łóżka covidowe. Daj sobie szansę, to hasło programu profilaktycznego nowotworów szyi i głowy, z którego mogą bezpłatnie skorzystać m.in. mieszkańcy Leszna i regionu. W salonie Ciesiółka Autogrup trwa zbiórka nakrętek, baterii i pieniędzy dla Zuzi walczącej z SMA. Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza 24 lutego negocjacje na wynajem lokali użytkowych przy ulicy Zielonej 14, Słowiańskiej 32 i Średniej 9. Poseł Wiesław Szczepański przekazał na licytację pióro i długopis otrzymane na zakończenie 5. kadencji Sejmu RP.